Co roku mamy wiele wyjazdów, biwaków wraz z całą drużyną. Także i w tym roku, pomimo różnych przeciwności, udało nam się zorganizować i pojechać na pełny obóz. Gdy tylko zdobyliśmy harcówkę nieopodal rynku naszego miasta, postanowiliśmy ją zagospodarować po harcersku. Na ścianach namalowaliśmy różne fragmenty życia skautów. Rozwijamy się na wielu polach. Czuwaj, druhowie. Druh Szymon Dębski. Zajęło to trochę czasu, samej pracy gdzieś z 2 miesiące. Pozdrawiam, czuwaj. Pomagamy także w świetlicy środowiskowej. Nazywam się Bożena Polkowska, jestem kuratorem społecznym. Harcerze przychodzą do ośrodka, pomagają naszym dzieciom i naszej młodzieży, pomagają w nauce. Oprócz tego harcerze z ZKR pomalowali pomieszczenia naszego ośrodka. Współpracujemy z parafią, staramy się rozwijać wiarę. Ksiądz Janusz Badura, proboszcz parafii św. Herberta. Nasza parafia byłaby o wiele biedniejsza, gdyby nie harcerze, między innymi uczestniczą w Drodze Krzyżowej, idąc ulicami naszego miasta, biorą udział w marszu wszystkich świętych, trzymią straż przy grobie pańskim. Przed biwakiem zawsze uczestniczą w Eucharystii, w mszy świętej. Dziękuję Panu Bogu za ten dar harcerzy w naszym kościele. Co roku organizujemy bieg wilczym tropem w naszym mieście. Jestem druh Bogusław Wątroba Pawlus. Było już czwarty raz zorganizowana. Pobiegło w biegu 300 osób. Nie zapomnieliśmy o najsłabszych. W czasie epidemii robiliśmy zakupy seniorom. Szczerze, jestem szczęśliwa, zadowolona, bo przede wszystkim zakupy mi robicie i nie tylko zakupy, bo czy do apteki. Super szczęśliwa jestem. Dziękuję Wam. Jesteśmy zaangażowani w akcję Rodacy Bohaterom. Nazywam się Eugeniusz Gosiewski, jestem wiceprezesem zarządu głównego stowarzyszenia Odranie Męc. Zbierają paczki, a potem z tymi paczkami jadą na Kresy i byli już na pewno z nami na Litwie, na Łotwie, na Białorusi. Jeżdżą również z nami na kresowe zaduszki, stawiając setki zniczy. W czasie epidemii rozwieźliśmy paczki dla kombatantów z naszej okolicy. Współpracujemy z Kołem Armii Krajowej. Na uroczystościach niesiemy sztandar AK. Zawsze z nami, to znaczy jesteście jakby przylepieni do żołnierzy Armii Krajowej, z tego się bardzo cieszę. Harcerze w czasie epidemii robili sprawności i harce. W sumie kadra nagrała 245 harców. Najwytrwalsi zrobili wszystkie. Współpracujemy z gromadą. Na każdej zbiórce zuchów pomagają harcerze, zaś starsze zuchy przychodzą do drużyny.
Tylko ci, którzy rzucają kanapę, zakładają buty i szturmują skały, góry, pokonują wichry, mgły, bo tylko pnąc się z wyż, pokonując kolejne przeciwności, pokonując siebie, jest się w stanie stanąć na szczycie, a im ciężej pod górę, tym piękniejsze widoki na koniec wędrówki. I tam nad poziomem chmur można wzbić się niczym orły przez tworzenie ambitnych planów, myśli.